I proszę Państwa, śpiewam. Moim sercu jest biedna drużyna, która przez życie prowadzi mnie. Mam przyjaciół w niej doskonnych, którzy nigdy nie zawiodą mnie. I proszę Państwa, dziękuję. Za chwilę rozpoczną się wielkie derby pomiędzy Szreniawą Nowy Wiśnicz a Bocheńskim Klubem Sportowym. Coś nieprawdopodobnego. Zaczął się nam bardzo szybko ten mecz. I pierwsza bramka dla naszej ukochanej drużyny. A strzelcem bramki z numerem 5 Krzysztof Michalec. A strzelał Leszek Tarasek, gorący brawa. Strzelał z numerem 7 Michał Ruchałowski, ale kolejna bardzo ładna akcja naszej drużyny. Gorące brawa, drodzy kibice. Siły więcej, nie? Siły więcej. I bramka wyrównująca dla Bocheńskiego Klubu Sportowego. A strzelcem bramki z numerem 7 Paweł Kępa.
Szczepan Goryczko, numer 17. Ładź się mu! Brawo! Sławomir Lipiński, gorące brawa. I właśnie pan sędzia główny zawodów Konrad Kołak zakończył pierwszą część spotkania pomiędzy Szyniawem Mowy Wiśnicza a Bochańskim Klubem Sportowym. Przypominam wynik do przerwy 1-1. Gdzie drugie 45 minut i pan właśnie Konrad Kołak rozpoczął drugą część meczu pomiędzy Szyniawem Mowy Wiśnicza a Bochańskim Klubem Sportowym. Sławomir Lipiński, gorące brawa. Dobra,
Drodzy kibice, przypominam o... Januszek do tyłu. Jest! Januszek, puść to! Marcin ma tak! Brawo! Nie daj! Cześć teraz, sędzia! Kartka różowa teraz! Jest, to różowa. 2 minuty. Rzuca? Kartka... O, brawo! Tak, nie działa. Nie, 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 nie,
I właśnie pan Konrad Kolak zakończył wielki dowód pomiędzy Szeniawą Nowy Wiśnicz a Bocheńskim Klubem Sportowym. Wynik zawodów 1-1 po bramkach w trzeciej minucie Michalca dla Szeniawy i w 13 Kępa z numerem 7. Za nami czwartoligowe derby Bocheńszczyzny. Wynik 1-1. Prosiłbym panów o to, aby podsumować dzisiejsze spotkanie. Trener BKS-u. Myślę, że wynik jest sprawiedliwy i pokazał to, co, czyli odzwierciedleniem tego, co było na boisku. Chociaż no, dla nas zaczął się ten mecz nieciekawie. W pierwszej minucie dostaliśmy bramkę, zaczęliśmy tak niemrawo. No dobrze, że to wyrównanie przyszło szybko. I później no, gra toczyła się w większości, nie było jakichś wielkich sytuacji. Myśmy mieli jedną na początku drugiej połowy, gdzie Dziewięcek powinien trafić z 8 metrów, będąc na środku pola karnego. No ale tak samo gospodarze mieli w końcówce sytuację i tylko brawurowa interwencja z Serafina uratowała nas utraty bramki. Dlatego uważam, że remis jest sprawiedliwy i to tyle. Proszę powiedzieć, z czego wynikał ten słaby początek BKS-u? Trudno wyczuć, sam nie wiem. No, mobilizowaliśmy się może takiego przerostu ambicji może. Każdy chciał wszystko dobrze, żeby tutaj nie popełnić błędu. Oglądaliśmy Szeniawę, ona początki zawsze miała zdecydowane, ostre i uczulałem na to drużynę i może z tego też to wynikało. Bali się, żeby się nie cofnąć, żeby nie popełnić właśnie błędu, a to czasem paraliżuje właśnie poczynania i to chyba z tego wynikło. No ale ta bramka tak szybko chyba obudziła chłopaków i z każdą minutą było lepiej. No ta druga połowa myślę, że była już całkiem też niezła. Jakie plany w takim razie na dalszą część sezonu? Jakie w ogóle macie ambicje w tym sezonie? Co chcielibyście osiągnąć? Nie, tutaj nie powiem nic odkrywczego. Bochnia ma ambicje, wiadomo jakie, ale oczywiście też nie mówimy, tak jak powiedział przede mną tutaj trener Szeniawy. My również nie myślimy, co będzie w czerwcu. Myślimy, co będzie w jesieni i myślimy, co będzie w najbliższym meczu. No troszkę nam komplikują sytuację kontuzje, bo w tej chwili mi wypadł Buczek, Wązi i dzisiaj złamany nos Rachwalskiego, także to troszkę komplikuje sytuację, ale no też gramy o zwycięstwo w każdym meczu. Dzisiaj też przyjechaliśmy tutaj wygrać. Tak się mecz ułożył na remis i no musimy się cieszyć z tego, co mamy. A zobaczymy, co będzie po jesieni. Jeżeli będziemy, czy ta pierwsza dwójka będzie w naszym zasięgu, wtedy siądziemy z zarządem, porozmawiamy, ustalimy plany na przyszłą rundę. Dziękuję bardzo. Proszę o kilka słów podsumowania. Ja też podzielam zdanie trenera tutaj, że wynik był sprawiedliwy. Na początku zdobyliśmy bardzo szybko bramkę. Myśleliśmy, że to ustawi nam mecz, że będzie nam się grało dużo łatwiej, ale Bochnia stawiła dobry opór, postawiła się bardzo dobrze i wstrzeliła nam bramkę bardzo szybko i myślę, że wynik jaki był, dużo było walki, ale był sprawiedliwy, także podzielam zdanie z trenerem tutaj. To proszę powiedzieć, na co stać Nowy Wiśnicz? Macie dobrze zorganizowaną drużynę, tracicie mało bramek. Dobrze wygląda gra defensywna, zorganizowana w pomocy, jest nieźle. Brakuje coś troszeczkę chyba jak gdyby z przodu takiej skuteczności. Na co was stać w tej chwili? Myślę, że stać nas dużo. Na razie nie myślimy o jakimś tam awansie, nie awansie. Po prostu gramy, wygrywamy kolejne mecze, staramy się wygrać najbliższy mecz, koncentrujemy się na najbliższych przeciwnikach, także no, czas pokaże. Z tą skutecznością z przodu mamy dogodne sytuacje, ale nie potrafimy ich czasem wykorzystać w 100%. Z tym mamy troszkę problem, ale musimy popracować nad tym, także w przyszłych meczach myślimy, że to będzie już funkcjonowało lepiej.